Więc jeżeli spojrzycie na waszą kopię listu do Galacjan, jednym z rdzennych tu wersetów jest werset 6. W Galacjan rozdziale 1, wersecie 6. Stwierdza te słowa tym galacjańskim wierzącym, którzy zaczęli zachowywać zakon Mojżesza. Powiedział im, werset 6, dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego. I tego jest to Mesjasz, który was powołał w łasce Chrystusowej. Więc nie jesteście powołani w to, by wejść w zachowywania legalistyczne. Jesteście powołani do tego, by wejść w łaskę. I to jest to, co Paweł mówi jasno w wersecie 6. Łaska i prawo są od siebie przeciwieństwami. Będą tacy, którzy powiedzą wam, że one w jakiś sposób się na siebie nachodzą. Z pewnością mnie i pozwólcie mi wejść w następną obiekcję. My nie jesteśmy bez prawa. Innymi słowy, nie jesteśmy bezprawni. Jest to często zarzut, że wy ludzie, którzy jesteście ludźmi wolnej łaski, którzy przyjmujecie łaskę, że odrzucacie ideę Boga posiadającego standard. W ogóle nie ma zaskoczenia. Kiedy prowadzicie kampanię polityczną, to jedną z pierwszych rzeczy, które robicie, to drukujecie broszury, które fałszywie reprezentują pozycję waszego oponenta. Robią to cały czas w Ameryce. Robią to cały czas. W Ameryce jesteśmy właśnie w środku wydarzeń prowadzących do wyborów w listopadzie. I dostaję na moją pocztę wszelkiego rodzaju nonsens, gdzie ludzie próbują mi powiedzieć, w co wierzą ich oponenci. Zazwyczaj cokolwiek mi mówią, jest do tego dokładnie odwrotnie. Ponieważ przeciwko takiej praktyce nie ma żadnych praw. Nie można kogoś zniesławiać, więc nie można wyzywać kogoś od imion albo oskarżać ich o przestępstwo. Ale możecie fałszywie ich prezentować. I to jest to, co często dzieje się w społeczności legalistycznej, często znanej jako społeczności ruchu hebrajskich korzeni. Posłuchajcie, my przyjmujemy rzeczywistość żydowskich korzeni dla wiary. To jest cały powód istnienia Ariel Ministries, to i celebrowanie Mesjasza. Uznajemy, że nasza wiara w Jezusa jako Mesjasza ma żydowskie korzenie. Ale te żydowskie korzenie nie są celem tego, kim mamy być jako wierzący. Zbyt wielu ludzi w ruchu hebrajskich korzeni, i ja to rozróżniam, ponieważ większość ludzi w ruchu hebrajskich korzeni nigdy nie było nawet wewnątrz synagogi. Nie mają żadnych żydowskich krewnych. Nie mają. Nie są Żydami. Są ludźmi, którzy mają nieżydowskie tło, którzy zostali zauroczeni tłem starotestamentowym. Jest dobrze być zauroczonym tłem starotestamentowym, ale jeżeli stawiacie Mesjasza z boku i dążycie do zakonu Mojżesza jako wasz główny cel, przyjaciele, to problem. To jest dokładnie to, co Paweł mówi wam, aby tego nie robić. Tutaj we fragmentach w Galacjan. On mówi nam, że celem jest Mesjasz. Celem nie jest udawanie, że jest się Żydem. Musimy być kompetentni. Musimy przyjąć prawdę żydowskich korzeni naszej wiary. Ale musimy zrobić to w taki sposób, który jest wewnątrz łaski, do której jesteśmy powołani. Nie zasłaniamy naszych oczu i patrzymy tylko na Księgę Kapłańską i mówimy, że to jest to, jak mamy żyć. Rozciągamy nasz wzgląd i rozpoznajemy, że Bóg dał nam kompletną Biblię, która podaje nam zasady życia dla wierzących. Zasada życia dla Żydów w czasie Starego Testamentu. Ich zasadą życia był zakon Mojżesza. Wy i ja jesteśmy częścią ciała wierzących. Jeżeli przychodzicie przez zbawczą wiarę do wiary w Jezusa jako Mesjasza, zostajemy wrodzeni na nowo, w nowe ciało. I to jest ciało wierzących. Mamy inną zasadę życia. I jest to nauka Mesjasza Jezusa, która jest ukazana w Piśmie. One nie są w sprzeczności z zakonem Mojżesza. Okazyjnie nawet na siebie czasem nachodzą. Więc jeżeli zakon Mojżesza jest tu i ma on pewną liczbę zasad i regulacji, a życie Nowego Testamentu jest tu, to są pomiędzy nimi pewne podobieństwa.
Nie kłamiemy. Nie kradniemy. Nie cudzołożymy. Wszystkie rzeczy tego rodzaju, o których jest jasno powiedziane w zakonie Mojżesza, są jasno powtórzone w jeden sposób lub inny pod łaską Nowego Testamentu. Ale czynimy te rzeczy. Czynimy te rzeczy nie dlatego, że tak mówi Księga Zasad. Czynimy te rzeczy, ponieważ mamy Ducha Bożego, który zamieszkuje w nas. Świętego Ducha Bożego, który w nas zamieszkuje. Jesteśmy nowymi stworzeniami, córkami i synami żywego Boga. Nie żyjemy poprzez zbiór spisanych zasad, ale żyjemy przez Boga, wypisującego Jego prawo w naszych sercach. I dla każdego z nas są to pewne inne rzeczy, ale żyjemy poprzez łaskę. Więc nie chcę tutaj zatrzymywać się i głosić, jak w jakichś pulpitach, ale oni w wersecie 6, oni opuszczali Mesjasza. Werset 6. I On jest tym, który powołał ich przez łaskę. I dlaczego oni Go opuszczają? Zauważcie, co mówi werset 6. Dla innej Ewangelii. Ludzie, taka jest różnica. Paweł mówi, że to jest inna Ewangelia. Idea tego, że musimy zachowywać zakon Mojżesza po to, aby być zaakceptowanymi przed Bogiem, nazywa to inną Ewangelią. Ewangelia jest dobrą nowiną. To nie jest w ogóle dobra nowina. To szpil, Gottspiel. Takie źródło terminu Ewangelia. Gottspiel w języku niemieckim, dosłownie Boża historia. Jaka jest Boża historia? Bożą historią jest to, że powinniśmy do Niego przyjść poprzez wiarę. To jest pierwszy wzór, który widzimy u Abrahama. Więc idąc dalej w rozdziale pierwszym, mówi, że to jest inna Ewangelia. W wersecie 7. I że są pewni ludzie, którzy ją wypaczają. Jest tu uznane, że ci judaiści pochodzą z Jerozolimy i chcieli zniekształcić Ewangelię Mesjasza. Więc nie popełnijcie w tym żadnego błędu. Nauczanie, że ktoś musi zachowywać zakon Mojżesza, co jest tym, co widzimy, to jest sposób bardzo jasny. Szczególnie później w Galacjach. Nie jest Ewangelią Jezusa. Jest to wypaczenie. I jest to tutaj bardzo jasno powiedziane w wersecie 7. Potem przechodzi dalej, by powiedzieć, ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Bardzo prosto, jest to Ewangelia łaski. Więc, powracając do prezentacji PowerPointu, to są punkty, które poczyniliśmy ostatniego tygodnia. Powiedzieliśmy, że legalizm jest przyjęty przez światowe religie i kulty. Światowe religie i kulty powiedzą wam, że musicie coś zrobić, abyście byli zaakceptowani przez Boga. Musicie nosić pewne stroje. Dzieliłem się moim świadectwem ostatniego tygodnia i wspominałem, że kiedy po raz pierwszy badałem sprawy duchowe, miałem żydowskich przyjaciół, którzy zaangażowali się w ruch Hare Krishna, co było bardzo popularne w Nowym Jorku w późnych latach 70. I powiedzieli mi, musisz ubierać się na biało. Musisz stać się wegetarianinem. Musisz kierować swą twarz w kierunku Indii, kiedy się modlisz. Jeżeli wykonujesz wszystkie te akty, wszystkie te rzeczy, poznasz prawdę. Z drugiej strony, nie mam innych przyjaciół, którzy stawali się Żydami ortodoksyjnymi. Powiedzieli, nie, to co musisz zrobić, to ubierać się na czarno, ponieważ oni nosili długie czarne płaszcze. I musisz zwracać się w kierunku Izraela, Jerozolimy, kiedy się modlisz. Masz jeść tylko koszerne jedzenie. Jeżeli będziesz robił te wszystkie rzeczy, będziesz znał prawdę wszechświata. Więc legalizm jest przyjęty przez światowe religie, które mówią ci, że masz coś robić. To jest dobre. I jesteśmy kuszeni do tego, by myśleć, że nasz wysiłek na coś się przyczynia. Szanuję tutaj każdego. I są ludzie na zewnątrz tego pokoju, którzy wykonali wspaniałe rzeczy dla Pana. Ale wiedzcie, że to wszystko blednie w porównaniu z tym, co może zrobić Mesjasz. On może zrobić wszystko daleko wykraczająco lepiej niż wszystko to, do czego my jesteśmy zdolni. Wszystko, o co On prosi, to abyśmy sprawowali naszą wiarę w Niego. Małe dziecko, roczne dziecko,
które chce ujrzeć to, co leży ponad solidnym murem. Ma wiarę, że Ojciec może go podnieść i wznieść go, tak aby mógł widzieć to, cokolwiek jest za murem, na ulicy, co brzmi ekscytująco. Ma wiarę, więc sięga do Ojca, wybełkotuje z siebie kilka słów i wznosi swoje ręce, ponieważ wie, że Ojciec po niego sięgnie. Ojciec może to zrobić, dziecko nie może. Nieważne jak wiele to dziecko będzie skakać, jest niezdolne, by przedostać się przez ten sześciostopniowy mur, by ujrzeć, co się za nim dzieje. Ale jeżeli masz wiarę w Ojca i wyciągasz do Niego ręce i wyrażasz swoją wiarę, wtedy Ojciec sięgnie w dół i zostaniesz wyciągnięty. I to jest dokładnie ilustracja Ewangelii, ponieważ my jesteśmy niezdolni przez nasze własne wysiłki, by sięgnąć tego, gdzie mamy być, by wydostać się z naszego brudu. Więc ponownie, punkt pierwszy w naszym zarysie. Legalizm jest przyjmowany przez światowe religie i kulty. To jest to. Po drugie, legalizm jest przyjmowany przez chrześcijańskich legalistów z pogan. Nie wiem, jak to jest w Nowej Zelandii, ale wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest wciąż bardzo silna resztka legalizmu. Jest wiele kościołów, które powiedzą wam, o, nie możecie nosić tego rodzaju odzieży. Musicie nosić taką odzież. Taki rodzaj fryzury znaczy, że jesteście światowi. Taki rodzaj fryzury jest w porządku. I wiecie, co każde 10 lat muszą zmienić zasady, ponieważ kultura się zmienia. Więc tego rodzaju księgi zasad stają się przestarzałe bardzo szybko, ponieważ są oparte o preferencje ludzi, którzy tworzą te zasady. Człowiek patrzy na to, co wydaje się z zewnątrz. Bóg patrzy na serce. Więc drugim punktem jest to, że legalizm jest przyjmowany przez legalistyczne kościoły. Kościoły, które skupiają się na zasadach, a sam Jezus może jest gdzieś. Trzeci punkt. Legalizm jest przyjmowany przez legalistów Tory. I to jest to, co widzicie teraz w Nowej Zelandii. Jest wiele wspólnot i małych grup, tu i tam, tworzących się. Gdy ja byłem w Nowej Zelandii, ostatnim razem w 2009 roku, była liczba różnych grup, które mówiły, przyjdź do naszej domowej wspólnoty, a my powiemy ci, jaka jest poprawna droga. I te grupy hebrajskich korzeni, ci legaliści, którzy zachowują Torę, przyjmowali legalizm, nie uznając tego, że zakon Mojżesza nie został dany dla nich. Jeżeli twierdzisz, że jesteś wierzący w Mesjasza, musimy podążać za prawem Mesjasza i prawem, które On nam daje. W końcu mówimy tutaj, legaliści i inni będą umniejszać, minimalizować Pisma Pawła. Paweł, jeżeli spojrzycie na list do Galacjan, fragment rozdziału pierwszego, on zapowiada to, gdyż mówi w wersecie 10, czy chce ludzi sobie zjednać, czy Boga? Innymi słowy, oskarżali go o granie na dwóch stronach. On wychodzi na nich tak mocno, w otwarciu listu do Galacjan, to jest najsilniejsze otwarcie ze wszystkich innych listów Biblii. W większości innych listów on łagodnie, uprzejmie ich poprawia. W Galacjan nie traci żadnego czasu. Natychmiast przechodzi w poprawę, ponieważ wie, że ci legaliści umniejszali i oczerniali jego pisma. Więc legaliści i inni umniejszają, oczerniają i odrzucają pisma Pawła. I z tego powodu staje się to wielki problem. Więc przejdźmy do drugiego slajdu. I mówimy, że Paweł zganił tych ludzi, tych legalistów, ponieważ, i to jest odpowiedź na lukę A, ponieważ tak szybko opuścili Ewangelię łaski. On w rzeczywistości mówi, że oni ją opuścili. Innymi słowy, to nie jest kwestia pośród wierzących, w której możemy trzymać różnych pozycji, w naszej opinii. Dla przykładu, jest wielu wierzących,
którzy uznają, że Mesjasz powróci, aby ustanowić swoje królestwo. Wierzą w premilenialne przyjście Mesjasza. Ale nawet wśród nas, którzy jesteśmy premilenialistami, są ludzie, którzy są pretrybulacjonistami. Wierzą, że będzie pochwycenie przed uciskiem. Inni ludzie wierzą, że to będzie w środku ucisku. Inni ludzie wierzą, że będzie to przy końcu ucisku. Rozumiem, że wszystkie te trzy grupy mają swoje preferowane wersety na poparcie swoich poglądów. Ja mam swoją własną opinię, ale nie będę tutaj teraz je wykładał. To nie jest opuszczenie Ewangelii łaski. To jest szczera różnica opinii. Dlaczego? Ponieważ jedna osoba kładzie większy nacisk na pewne wersety. Inna osoba kładzie większy nacisk na inne wersety. To nie jest tak, że ktoś z nich nie ma żadnych wersetów na swoją stronę. Ci ludzie nie są bezmyślni. Mają wersety na poparcie swoich poglądów. Nadają po prostu różną wagę tym wersetom inną, niż mógłbyś nadać ty. A ty nadajesz wagę innym wersetom w pretrip, przeciw posttrip, niezależnie od tego, jak to się okaże. W tym przypadku to nie jest nic z tego. Paweł dosłownie wychodzi tutaj i mówi, że oni całkowicie opuścili. Prędko. Oni tak szybko opuścili Ewangelię łaski. Przyjęcie konieczności zakonu Mojżesza jest opuszczeniem Ewangelii łaski. Oto dlaczego jest to tak wielka kwestia. Wyobrażasz sobie teraz, że przez twoje własne wysiłki możesz zapracować na zatwierdzenie świętego Boga. Wyobrażasz sobie w próżności swojej wyobraźni, że twoje nieudolne, dobre czyny zarobią na zatwierdzenie przez sprawiedliwego Boga. Izajasza rozdział 64 jest wobec tego bardzo jasny. Izajasza 64 stwierdza, wszystkie z naszych najbardziej sprawiedliwych czynów są jak brudne szmaty. Izajasza rozdział 64. I tak też uznajemy powagę tej kwestii. Weszli łatwo pod wpływ, i tu są wasi winowajcy, fałszywych nauczycieli, legalistów. Tak łatwo popadli w ich wpływ. Fałszywych nauczycieli legalistów.